kamienica, w której mieści się agencja detektywistyczna Różowe Okulary, nie jest może najpiękniejszą kamienicą na świecie, ale detektyw Pozytywka uwielbia ją. Szczególnie jesienią, gdy rosnące przy bramie drzewa zrzucają liście i całe podwórze jest zasłane szeleszczącym dywanem. Nawet drewniane schody, którymi detektyw Pozytywka po kilka razy dziennie schodzi i wchodzi na swoje poddasze, wydają się poskrzypywać radośniej niż zwykle. Jakby nigdy nie miała nadejść zima i jakby zawsze już miało być tak pięknie i kolorowo. Wiatr kołysze wystrojonymi drzewami, słońce pobłyskuje na spadzistym dachu kamienicy, a pan Mietek, dozorca, podlewa rosnące na każdym półpiętrze doniczkowe kwiaty. A właśnie kwiaty! Ich widok przypomniał detektywowi Pozytywce pewną zagadkę sprzed roku. Była to jedna z pierwszych spraw, w której detektywowi Pozytywce przyszło się zmierzyć z martwiakiem. Za jej początek można uznać łomotanie do drzwi agencji detektywistycznej Różowe Okulary. Panie Pozytywka! Usłyszał nasz bohater. Nim zdążył coś powiedzieć, do środka zajrzał zaaferowany pan Mietek. Pomocy! Ktoś ukradł kwiaty! Detektyw Pozytywka osłupiał. Po co ktoś miałby kraść stojące na klatce schodowej kwiaty? Ale kwiatów rzeczywiście nie było. Zostały tylko doniczki i smętnie sterczące kikuty nadłamanych łodyżek. A ja wiem, czyja to sprawka! Usłyszeli naraz chełpliwy głos martwiaka. Stał oparty o ścianę w czarnej czapeczce z napisem Czarnowic i patrzył z wyższością na zaaferowanego detektywa Pozytywkę. Złodziej siedzi już u mnie w piwnicy! Detektyw Pozytywka poczuł ukłucie zazdrości. Ruszyli na dół. Za drzwiami agencji Czarnowic w ponurym, ciemnym pomieszczeniu siedziała jakaś postać. Była starannie skrępowana liną i przywiązana do krzesła. Jej usta zalepiał plaster. Minęło kilka sekund, nim oczy detektywa Pozytywki przyzwyczaiły się do mroku i wówczas... Pani Ryczaj! Krzyknął zdumiony. Niemożliwe! W odpowiedzi usłyszał tylko stłumiony bełkot. Pani Ryczaj, mieszkająca na trzecim piętrze, samotna nauczycielka polskiego, szarpała się na krześle, ale lina nie chciała puścić. Oto nasz złodziej! Wycedził martwiak. A raczej złodziejka. Czy pan zwariował? Wykrztusił detektyw Pozytywka. Pani Ryczaj w życiu by niczego nie ukradła. A to niby co? Zapytał martwiak, wskazując ogromny bukiet różnorodnych kwiatów. I to ma być nauczycielka. Po prostu wstyd. Detektyw Pozytywka zerknął przez malutkie okienko nabiegające po podwórzu dzieci. Pani Rycza jest bardzo lubiana nawet przez łobuzów. Westchnął ciężko. I możliwe, że dostała od nich jakieś kwiaty. Ale przecież nie tylko od nich. Większość tych bukietów została zakupiona w kwieciarni. Raczej ukradziona z kwieciarni. Wycedził martwiak. Wie pan, który dzisiaj mamy? Zapytał detektyw Pozytywka. 14 października. No i co z tego? Prychnął martwiak. Nie można tego dnia łapać złodziei? Detektyw Pozytywka nie odezwał się ani słowem. Pan Mietek wzruszył ramionami i podszedł do skrępowanej nauczycielki. Chyba nigdy nie chodził pan do szkoły! Mruknął, szarpiąc się z węzłami. Pani Rycza jest niewinna, a swoją drogą jestem ciekaw, który to smarkacz wręczył pani ten bukiecik. Nieważne! Odetchnęła pani Ryczaj, gdy wreszcie zdjęto z jej ust plaster. Ja już z nim pogadam. Zresztą z panem, panie Martwiak, również. Choć od tamtej pory minął rok, detektyw Pozytywka nadal nie może powstrzymać uśmiechu, wspominając reprymendę, jakiej pani Ryczaj udzieliła Martwiakowi. Kwiaty już nigdy więcej nie zginęły, choć ani detektyw Pozytywka, ani pan Mietek nie dowiedzieli się, kto był sprawcą całego zamieszania. Najpewniej i on usłyszał od pani Ryczaj kilka cierpkich słów. A czy martwiak zrozumiał, jaki związek miała data 14 października z niesionymi przez panią Ryczaj bukietami? Wątpliwe. I zagadka dla was. Jak sądzisz, dlaczego detektyw Pozytywka był pewny, że pani Ryczaj jest niewinna, mimo że niosła aż kilka bukietów? I jaki związek ma z tym wszystkim data 14 października?